Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witajcie kochani, po raz kolejny spotykamy się w magazynie w ringu Etoto TV. Jak co tydzień dyskutujemy o tym wszystkim, co istotne w polskim, a także światowym boksie. Będziemy także rozmawiać o tym, co nas czeka podczas najbliższego weekendu. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Sulęcki. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi stali eksperci, Maciej Miszkiń, Janusz Pindera i dołącza do nas człowiek bardzo mocny z przeglądu sportowego, Kamil Wolnicki. Witam serdecznie. Zaczynamy od Maćka, bo tak patrząc na przedramię, to kategoria lekka, natomiast nie wiem jak z wagą. Czy to jest junior średnia, średnia, czy może jesteśmy w tej chwili kilka kilogramów wyżej? A jak chcesz. No nie wiem, no prawdę, prawdę, tylko prawda, tylko mięso tylko w tym magazynie. Dokładnie. No waga jest stabilna, tak jak zawsze, trzymam wagę, nie jestem grubaskiem, jak widać, staram się jakoś tam pilnować, co jem, jak jem, bo tak naprawdę nie ma problemu, żebym w miesiącu przyszedł do 90 kilo, a więc jeżeli chodzi o to, również nie ma problemu, żebym nagle wszedł w 2 miesiące do kategorii junior średniej, a więc pilnuję się. Nie ma rzeczywiście, więc no waga w tym momencie 82 kilo. Widziałem taką ładną stylóweczkę w klapkach w mediach społecznościowych, także ta sylwetka jest dobra na ten jest moment. Jest bardzo, uważam się, uważam, że jest bardzo, bardzo dobra. Na tyle miesięcy nic nie robienia. Nieźle. 29 czerwca 2019 rok. Co ci mówi ta data? Początek wakacji. No, a co jeszcze? No, pewnie przegrana walka. Ostatnia walka. Ostatnia walka, jakby zmierzam do tego dystansu czasowego. Wiadomo, problemy zdrowotne. Na jakim etapie w tej chwili jesteś, nie wiem, leczenia czy rekonwalescencji? No, w tym momencie zaczynam rehabilitację. Miałem jechać na obóz do Karpacza. Troszeczkę pobiegać po górach. Natomiast z rehabilitantem doszliśmy do wniosku, że muszę być po stopie oko rehabilitacji dzień w dzień, żeby ta... Trzeba rozdmuchać tą rękę, bo w tym momencie ona, no, zakres jej ruchu jest praktycznie znikomy i trzeba ją szybko rozruszać, miesiąc, półtora i zaczynam treningi. Czyli generalnie trzeba gdzieś tam szacować, że od 1 marca jest szansa, że wejdziesz w normalny trening, czy być może troszeczkę wcześniej? Wiesz co, nic nie szacuję. Nie myślę w ogóle o tym. Na pewno wiesz, gdzieś tam w głowie są, żeby zacząć jak najszybciej treningi, natomiast doszedłem do wniosku, że już tak długo jestem poza tym sportem, tak długo się leczę, tak długo są problemy z tą ręką, że miesiąc, półtora czy dwa to mnie naprawdę nie zbawi. Chcę wyleczyć rękę, nie myśleć, kiedy wrócę, bo kiedy zgiąłem gips, zadzwonię do Jacka Szalongowskiego, od razu trzeba mówić, dawaj, jestem gotowy na 29 czerwca, ewentualnie tam, gdzie będzie ewentualnie boksował tam Golovkin z Kamilem Szerbetą, Polska Gala się szykuje. Tam mówisz 28 marca. 28 marca, już zadowolony byłem, że na pewno się wyleczę, natomiast poszedłem do lekarza, powiedział hola, hola, przystopuj, trzeba troszeczkę jeszcze czasu, energii poświęcić na tą rękę i na nic nie nastawiam, podchodzę do tego z bardzo chłodną głową i co będzie, to będzie. Maciek, podzieliłeś się ostatnio z kibicami poprzez media społecznościowe takim wpisem, swoimi przemyśleniami, że chciałbyś przenieść swoje całe życie do Stanów Zjednoczonych. Czy to jest na razie idea, czy coś zaczęło się dziać w tej materii, jesteś na etapie konkretyzacji tego pomysłu, jak to wygląda? Na razie był rzucony jakiś tam pomysł, powiedziałem, że ewentualnie wszystko zależy, jak będziemy dalej prowadzili moją karierę, jak to będzie wyglądało. Ja powiedziałem, że jestem w stanie się przenieść do Stanów, zamieszkać tam na 3, 4, 5 lat, ewentualnie ostatnio ten prim, mój prime wykorzystać w 100%. Natomiast tak jak mówię, nie spinam się, nie podchodzę do tego wszystkiego, tak jak podchodziłem wcześniej, czyli że już muszę natychmiast, że to jest mój priorytet. Jest jak jest, ja tak mówię, bawię się tym, również podchodzę do tego bardzo poważnie. Wiadomo, jest to sport, jest to pięściarstwo, trzeba być zawsze przygotowany na 100%. Natomiast rzuciłem taki pomysł i muszę się spotkać z panem Andrzejem Wasilewskim. Jeszcze się nie spotykamy, ponieważ również dochodzi do takiego wniosku, że Maciek najpierw kontuzję, wyleczy sobie, wyleczy rękę, dopiero będziemy mogli cokolwiek rozmawiać i podejmować jakiekolwiek decyzje. Więc na początek ręka, na tym się skupiam, a co będzie dalej, to wiesz, pomysłów ja mam mnóstwo, jak siedzę w domu, to mam 10 pomysłów na minutę i każdy pomysł za chwilę wyrzucam i zastępuję go następnym. Tutaj też jest bardzo poważny pomysł, a co z tego będzie, to zobaczymy. Zdając siebie, to nawet nie jest to 10, tylko 25 pomysłów na minutę w ciągu minuty. Natomiast czy to się wiąże z tym, że rozważasz ewentualną zmianę trenera, czy przedyskutowałeś to z rodziną?
rodziną Wilczewskich, że rodzina Wilczewskich też jest jakby skora do przenosi na najbliższe 5 lat do Stanów Zjednoczonych. No co wiadomo, z Piotrkiem, który będzie myśli, jak będzie trenował w Polsce, to Piotrun jest w Polsce z Piotrkiem. Jeżeli zdecyduje się na taki krok, rzeczywiście już rozmawiałem z Piotrkiem o tym, że jeżeli zdecyduje się na stałe wyjechać do Stanów, no to raczej Piotrek zostanie tutaj w Polsce, też ma rodzinę, ma tych zawodników i tyle, tak? A to bardziej zmierzasz na przykład myślami w kierunku Teksasu, Houston, tego miejsca, gdzie był Artur Szpilka, czy Florydy, którą miałeś okazję poznać, czy Chicago, gdzie Florida w tej chwili... Albo Nowy Jork. Te dwa kierunki mnie najbardziej interesowały. Natomiast wydaje mi się, że ten południowoamerykański temperament Florida raczej jest mi bardzo bliska sercu. Byłem tam, trenowałem, jest tam dużo zawodników, wiele gymów, jest gdzie trenować, jest gdzie nad kogo się uczyć przede wszystkim. To przegrana walka, to jest jedna informacja, natomiast chyba jednak gorszą jest ta kontuzja, uraz, długa przerwa, no bo też wiemy, jaka jest mocna ta dywizja, prawda, na świecie. Dywizja jest bardzo mocna, dlatego Maciek sam mówi, że chce wykorzystać swój prime time, a właściwie no, wykorzystuje go w tej chwili na rehabilitację, tak, i to, no tylko tego nie przeskoczymy, tak jest i już ja się zastanawiam, nie wiem, czy Maciek rozmawiałeś, nie wiem, choćby z Arturem Szpilką, jak ta Ameryka, jak on to ocenia i tak dalej, bo to nie zawsze i nie wszystkim służy. Nie wiem, Tomek Adamek się przeniósł, został na zawsze i przypuszczam, że do Polski nie wróci. Artur spakował rzeczy i wrócił. No tak, wiadomo, no każdy ma inne podejście, natomiast wrócił ze Stanów, pojechał do Hiszpanii, siedzi teraz w Hiszpanii 2 miesiące, prawda, bo tam już co miesiąc i na wyjazd wyjeżdża, natomiast czy mi się ja wydaje, że historia każdego zawodnika jest inna, bo jeśli mówimy o, nie wiem, o Gołocie czy Adamku, to po prostu spakowali całe swoje życie. Dzieci się wychowały tam, tam postanowiły chodzić do szkoły. Artur Szpilka, jemu Ameryka się podobała do momentu, kiedy były dobre pieniądze za średnie walki i bardzo dobre pieniądze za duże walki. I też pamiętamy, że jednak utrzymywał go przez dłuższy czas Al Haymon. Potem to się troszeczkę zmieniło i też się trochę zmieniła optyka Artura na funkcjonowanie w Stanach Zjednoczonych. Więc tak jak mówisz, zależy od osobowości, ale też zależy od kategorii wagowej, bo dopóki Artur Szpilka był w kategorii wagowej ciężkiej, miało to duży sens, bo było i tam sporo ciężkich, z którymi można trenować i było z kim walczyć. I rozpoznawalność na tym rynku się liczyła. Natomiast w kategorii cruiser ta kategoria w Europie jest zdecydowanie mocniejsza i na przykład pomysł bycia w kategorii cruiser i bycia w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie już jest pomysłem trafionym. Też Artur, z tego co mówił, no to w Teksasie owszem korzystał z tych sparring partnerów, natomiast nie korzystał gdzieś tam z wiedzy trenera na tyle, na ile by chciał. No i to jest kwestia tego, do jakiego trenera się trafi i kwestia w jakiej kategorii wagowej. Uważam, że w kategorii wagowej Maćka tam jest najwyższy poziom i obcowanie na co dzień z tymi sparring partnerami i z tymi w ogóle zawodnikami, gdzieś boksowanie na jednej gali, podpatrywanie, że to są też ludzie, to bardzo dużo daje w kategoriach mentalu później i startowania. To nie ma tego przeskoku. Nie ma tego, że się tutaj trenuje z Piotrkiem do gali, później się w Warszawie chodzi, robi walkę z cieniem, proponuje się trenera czy Kłaka, czy kogoś innego, żeby zrobił tarczę, bo nie ma trenera głównego w Warszawie i robienia techniki, nie wiem, z kolegami, z Tomkiem Turkowskim, czy z kolegami z podwórka. Myślę, że to są bardzo indywidualne wybory, jeśli chodzi o Tomka Adamka czy Gołotę, to są zupełnie dwa różne przypadki, znaczy i przypadki, które całkowicie odbiegają od tej sytuacji, o której mówimy. Wiadomo, że znalazł się tam, obaj znaleźli się w dużej mierze dzięki temu, że był ktoś, kto im pomógł tam. To w przypadku Gołoty to była jego żona, prawda, przeniósł się tam, a tutaj miał oczywiście swoje problemy jeszcze w Polsce, bo tak zapewne by w tamtym czasie raczej chyba nie wyjeżdżał. Natomiast Adamek to był Zigi Rozalski, gdyby nie było Zygmunta Rozalskiego, to nie byłoby przenosin Tomka Adamka. Miał tutaj Andrzeja Mitruka w Polsce, miał tutaj bardzo dobrą sytuację, miał szereg sponsorów mniejszych czy większych i nawet na początku boksował tam w kategorii junior ciężkiej, więc to nie miał. To nie, kategoria nie była tutaj w tym przypadku, nie miała większego znaczenia, to jest przypadek. Natomiast Maćka, nie wiem, no wszystko zależy od tego, kto tam, bo to jednak trzeba mieć kogoś, kto pomoże. Przypadek Salety jest jedyny. Przemek wyjechał tam tak naprawdę sam, jeszcze jako, prawda, mistrz boksingu pojechał, zaczął tam boksować, osiadł w Miami, dobrze trafił, bo trafił wtedy na Angelo Dandiego, kto tak naprawdę go nie trenował, trenował go Mandrys, Rick Mandrys.
Krystyna. Ale, znasz Przemka, Przemek zawsze był samotnym wielkim i nie potrzebował nikogo. Radę. I to jest pytanie, bo często otoczenie, to jak się czujemy w dniu codziennym, jest, mi się wydaje, nawet dla tej kondycji bokserskiej ważniejsze niż to, że będziemy mieli tam na miejscu dobrych sparring partnerów, bo można się przenieść i można być po prostu z takich przenosin bardzo mocno niezadowolonym i wrócić, nawet mając tam w sensie bokserskim bardzo dużo. Z tego wpisu, co ja wyczytałem gdzieś tam między wierszami u Maćka, to też wynika, że po prostu no, nie chciałbyś żyć na dwa miejsca, na dwa domy, tylko jak się przenieść, to generalnie z całą rodziną i tam funkcjonować przez kilka lat. Mnie też tak było najłatwiej, zdecydowanie. Natomiast jestem też przygotowany na to, ewentualnie byłaby taka możliwość. Różne warianty zakładałem, że pół roku tutaj, pół roku tam, natomiast wiadomo, lepiej być tam na miejscu. Natomiast jak mówię, to wszystko zależy, jakie podejście mojej kobiety, mojej narzeczonej. Wiem, że jest zainteresowana, żeby byłaby w stanie się poświęcić. Dzieciak by się uczył angielskiego. Dzieciak by się uczył angielskiego. Na pewno ci problem szkoły, czasami, bo jeszcze do szkoły nie chodzi, więc jakby plusów jest sporo. Jest sporo korzyści, bo to jest przygoda. No. Społeczność polska jest chyba spora, także tu też nie widzę problemu. No myślę, że żona by optowała raczej za Miami niż za Nowym Jorkiem, bo pogoda i Floryda. Dokładnie. Gdyby Maciek się przeniósł, to w stronę jakiego trenera powinien zmierzać, biorąc pod uwagę te jego ostatnie walki? Bo akurat tutaj odniosę się do tego, co powiedział Maciej Miszkin. To znaczy, akurat Maciek, myślę, że ma tą adaptację i doświadczenie już na ringu amerykańskim, bo od tych zawodników słabszych, jak pamiętam początek, Daryl Cunningham, był Centenio, to też przyszły większe walki, Jacobs, Rosado, ostatnio Andrade, więc myślę, że tutaj dzisiaj nie ma gdzieś takiego stresu związanego z amerykańskim ringiem. Natomiast no, jakiego trenera ty byś widział w narożniku Maćka Sulenckiego, jeśli ma wrócić do tego topu kategorii Mądrego, przede wszystkim Mądrego, który nie będzie wtedy chciał go zmieniać za wszelką cenę. Maciek jest zawodnikiem ukształtowanym, także tutaj jedynie można go ulepszać, a nie zmieniać. A są tacy trenerzy, którzy chcą na siłę zmieniać i to jest niebezpieczne. Natomiast trener Mądry, który nie będzie go zmieniał na siłę, tylko będzie go jeszcze ulepszał i widział doskonale to, co jest jego największą siłą. Trudno powiedzieć, kto tam w tym momencie na Florydzie jest. Optymalnie ktoś taki, kto by się poświęcił, naprawdę, a nie traktował go... Dokładnie tak. Ja uważam, że ogólnie nazywanie trenera, że jest dobry albo zły, nawet jest w ogóle jakaś bzdura. Przede wszystkim trener dla jednego będzie dobry, a dla innych zawodników będzie kompletnie bez sensu, nie będzie kompletnie pasowali do siebie, tak? A więc ja potrzebuję trenera, który poświęci mi 100% czasu. Tak jak teraz mam u Piotra Wieczyńskiego, 100% czasu poświęca się, widać, że jest zaangażowany w swoją pracę i nie zmienia na siłę, tak? To, co powiedział pan Janusz Pindera, i ja takiego trenera potrzebuję, który mnie nie będzie zmieniał na siłę i poświęci mi 100% czasu. Nie trenera z nazwiskiem, nie wiadomo jakiego, przy którym będę się lansował, bo to nie ma sensu. A generalnie, jak tak popatrzyłeś na spokoju na tę walkę, no wiem, że to nie było najprzyjemniejsze doświadczenie ostatnio, to uważasz, że w jakich elementach ty dzisiaj potrzebujesz zdecydowanej poprawy i pracy nad czym? Wiesz co, ogólnie prawda jest taka, że ocenianie teraz przez pryzmat tej ostatniej walki... Nie patrzę na jedną walkę. Powiedzmy, bierzemy sobie 5 ostatnich walk i czy, nie wiem, rzucił ci się w oko jakiś element, który ewidentnie wymaga w twoim wykonaniu poprawy? No na pewno, wiadomo, jest trochę luch w tej obronie. To jest do poprawy. Wydaje, brakuje takiej konsekwencji, żelaznej konsekwencji w ringu, takiej zadziorności. Tak mi się wydaje, ale wydaje mi się, ja też jestem ogólnie surowy bez siebie, wydaje mi się, że wszystko jest do poprawy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o taki flow, balans ciałem, taką zabawę w ringu, nie robienia czegoś na siłę, nie robienia tego tak typowo książkowo. Tego troszeczkę brakuje, bo jakieś to miałem, tak? Lubiłem się bawić, ręce opuściłem i gdzieś tam czułem taki ryb, taką zabawę i tak dalej. I gdzieś to może po prostu ja przez samo swoje podejście, przez presję, którą na sobie wywierałem, gdzieś to straciłem i tak dalej. Wydaje mi się, że ogólnie powinniśmy się bawić, myślę, że się robi. Robić to mądrze, mieć dobrych, tak jak mówię, dobrych trenerów, który poświęcał ci czas, pari partnerów, przy których możemy się uczyć. I to jest podstawa. Tutaj, tak jak mówiliśmy, jestem ukształtowanym zawodnikiem i nie mogę mieć kogoś, kto mnie będzie chciał na siłę zmienić, będzie chciał mi na siłę swoje racje wciskać do głowy, bo wydaje mi się, że to w ogóle nie przejdzie. Mówimy o tym, jak jest mocna ta kategoria, ile tam jest nazwisk znaczących, jakie walki można w tej chwili konstruować. Jest jedna historia, bo tutaj w przypadku Maćka to jest ta możliwość, że on naprawdę może z tego, co mówi, boksować w kategorii junior średniej, w razie czego, gdyby były takie propozycje. A kto wie, może przyjdzie taki moment, że trzeba będzie boksować w kategorii super średniej. Dzisiaj w kategorii średniej, jak patrzymy, to tak, Gołowkin już jest powoli... Ale zobacz, jak to jest, młody Munguja nie daje rady, idzie do średniej, a starszy Sulewski tutaj jest gotowy, żeby zejść do kategorii junior średniej.
No właśnie, właśnie. Natomiast ja wiem, dzisiaj w kategorii klasycznie średniej, zobaczcie, Alvarez, jeżeli wróci, ja nie wiem, na przykład z Golovkinem we wrześniu, gdyby ta walka doszła, prawdopodobnie w średniej, a być może... No, czyli już jest duże prawdopodobieństwo, że no Cinco właśnie. De Mayo to jest BJ Sanders. BJ Sanders, tak, to jest tak, praktycznie w kategorii super średniej. W kategorii super średniej opas WBO Sandersa. Później ewentualnie walka w średniej, ale ja nie sądzę, żeby już Alvarez później boksował w kategorii średniej. Raczej on będzie boksował w kategorii super średniej. Ja myślę, że obie będą w super średniej i z BJ Sandersem w maju i we wrześniu ewentualna pojedynek z Golovkinem też może być ale weź Maciek pod uwagę, że jednak Golovkin nie boksował w kategorii super średniej, także nie wiem, czy może będzie jakiś umowny, trudno powiedzieć. Jak to jest długa i trudna droga dzisiaj dla Maćka, żeby wrócić do tego absolutnego topu kategorii średniej? Pierwsza kwestia to jest taka, jak będzie dalej z tą ręką. Gdzieś tam staliśmy wcześniej, Maciek pokazywał, no, właściwie dzisiaj jest niemal kompletnie nieruchoma, więc przypuszczam, że to wszystko było na tyle poważne, że okej, jest rehabilitacja, ale no, nigdy nie ma gwarancji, że to wszystko wróci do absolutnej i pełnej sprawności, a bez tego nie ma mowy o tym, żeby zdobywać szczyty szczytów. To Maciek, bo ta ręka tutaj widzę jest poszyta mocno w kilku miejscach. Co to dokładnie było? Co to za kontuzja? Niestety się zaczęły problemy z dwie kości, łódeczkowata i księżycowata. I tam się pozrywały ścięgna przy tych kosteczkach. One zaczęły się jakoś rotować i pousuwane nerwy. Więc tego tak lekarsko, profesjonalnie powiem, ale chodzi o dwie kosteczki, które po prostu pozrywały się ścięgna i one zaczęły się rotować, zaczęły się ocierać o siebie, tam się zaczęło, wiesz, przy każdym najmniejszym uderzeniu był ból i to po prostu trzeba było spiąć śrubkami, powstrzywać ścięgna, pousuwać nerwy. I dzisiaj generalnie masz nawet problem z... Znaczy, zaciskanie jest okej, natomiast na dzisiaj no, większego ruchu nie wykonał, tak, jak zostana ta ręka. Natomiast no, rehabilitanci powiedzieli, że powrót do pełnej sprawności, że ta ręka będzie ruchoma w 100% i będzie mobilna, tak jak przed operacją, raczej nie ma problemów. Ty zobaczymy. Ty codziennie chodzisz na rehabilitację tej ręki? Tak, codziennie. Codziennie. No widzicie. Słuchajcie, no sprawa jest oczywiście ważna dla polskiego boksu, bo gdzieś myślę, że nam Maciek trochę tutaj narobił apetytu tymi walkami z Jacobsem czy z Rosado, gdzie no, w zasadzie przez 90% dystansu w tej walce to zabrałeś go do szkoły, natomiast no potem drzemka i były problemy. Kara. No, no to też, a widzisz, to jest też właśnie, tutaj trzeba też pracować nad głową, nad koncentracją, na tym, żeby, no wiadomo, no tutaj z Rosado miałem doskonałą lekcję, że łeb musi być skoncentrowany od A do Z, od początku do końca i tam przez 9 rund, tak jak mówi, zabraliśmy Rosado do szkoły i później gdzieś tam w tej przedostatniej rundzie chyba jakiś tam wszedł cios, czy w ostatniej rundzie i no głupota, tak, już zaczęliśmy się niebieskich o niebieskich migdałach. To raz, a druga sprawa, że przy drugim knockdownie właśnie wtedy powstała się ręka, ból był też taki już nie chciałem. Mogłem skończyć tą walkę, bo Rosado był podłączony, natomiast... A dasz nam dzisiaj swoje podium kategorii średniej, jak ty widzisz, kto na trzecim miejscu, kto na drugim, kto na pierwszym, gdybyś tak miał tutaj zapomnieć o tych pasach mistrzowskich, tylko po prostu twoim okiem. Canelo, Andrade i Golovkin. Czyli bez Charlo. Bez Charlo. Canelo, Andrade, Golovkin. Tak to widzi Maciej Słowiański, pan Mieszkiń? Ja może bym zamienił Andrade na Charlo, chociaż musiałbym zobaczyć Andrade z jeszcze mocniejszymi rywalami. Charlo nie chce boksować z Andrade. No, myślę, że wielu osób nie chce z nim boksować ze względu na to, że jest bardzo dużo do stracenia, on jest mało widowiskowy, a niezwykle trudny. No i z tego względu, natomiast... Przyjął już teraz trochę inną retorykę, bo widziałem takie jego nagranie w mediach społecznościowych, jak to przez 90% nagrania komplementuje wielkość GGG, a potem mówi, zróbmy to dla kibiców, więc widać, że szuka dużych walk, szuka dużych pieniędzy, ale też chyba ma takie przeświadczenie, że przy tym swoim stylem mógłby wielu zawodników z większym nazwiskiem oszukać. Wielu tak, natomiast też nie możemy, że tak powiem, porównywać się pojedynków korespondencyjnie. Myślę, że zawodnicy, którzy obdarzeni są bardzo mocnymi uderzeniami na korpus, a takimi są w tej kategorii wszyscy, i Charlo, ale przede wszystkim Alvarez i Golovkin, mieliby trochę łatwiejszy sposób, żeby się do niego dostać. Jak się odniesie strona dziennikarska do tej strony tutaj pięściarskiej, jeśli chodzi o ten ranking zawodników kategorii średniej? Ja bym się zgodził z Maćkiem, choć cały czas się zastanawiam,
zastanawiam, czy Golovkin będzie bardzo szybko spadał, czy to będzie wolniejsze spadanie, czy wręcz przeciwnie, to jest taka jakby bańka powstała, że on jest dużo słabszy, a w rzeczywistości może wcale wciąż tak wiele słabszy nie jest. Natomiast no, generalnie chyba stawiałbym tak jak Maciek. Pierwsze miejsce Alvarez, drugie miejsce Golovkin, trzecie miejsce i tutaj jest pewien problem, bo... Walka o brąz. Tak, tak. Charlo czy Andrade, postawimy na Andrade z uwagi na ten bardzo niewygodny styl. Dobrze, słuchajcie, no to idziemy teraz parę kilogramów do góry i no, zaczyna nam się to robić troszeczkę już jak ptaki ciernisty Krzewów albo niewolnica Izaura. Mówi o historii walki Michała Cieślaka z Ilungą Makabu, bo najpierw 21 grudnia, o czym nawet w Polsce nie wiedzieliśmy, tylko wczoraj jedna z kongijskich stron związana z promotorem Makabu, czy w zasadzie z menadżerem Makabu, czy może z obozem Makabu, obwieściła, że ten pierwotny termin to był 21 grudnia. Potem 18 stycznia, potem 25 stycznia i wczoraj 31 stycznia, a dzisiaj jeszcze rano no, dołożono jakby zdjęcie tej ewentualnej areny, na której ma się odbyć ta walka. Już nie stadion, tylko no, generalnie taka salka bardziej w Dzierżoniowie, w Łomży, niż nawet w Katowicach czy warszawski Torwar. Czy wygląda to, jak mówiłem ostatnim razem, że jeżeli przeniesiono z 18 z grudnia, prawda, na ten na styczeń, powiedzmy z 18 na inną datę, to teraz jest na 31, to może będzie przeniesiona na kolejną jeszcze datę, a na końcu może się okazać, że tej walki jednak nie będzie. Bo tak naprawdę z drugiej strony, patrząc na chociażby nawet na stronę polską, no to ileż można czekać, no ileż można, prawda, te akumulatory ciągle podładowywać, jeżeli Cieślak, już ty Maciek o tym mówił podczas tamtego programu ostatniego, że cały czas jest w przygotowaniach, no to może będzie ustawicznie do końca swojej, może rok, Cieślak za chwilę będzie od maja do maja w przygotowaniach jest, no, bezpośrednich do walki, no bo zaczął w maju. Znaczy pod koniec maja walczył. Tak, tak. Także, no, prawda, ale był w przygotowaniach do tej walki. Tak, także. Mamy styczeń, Michał jest w tej chwili w Krynicy i cały czas czeka, cały czas nie wie, czy jest ta walka i kiedy jest ta walka. No z punktu widzenia trenerskiego, Maciek, prawda, na to spojrzeć, no to jak przygotować facetę? Ja myślę, że generalnie Andrzejczyk bardziej się denerwuje niż Michał. A wiesz, Michał... może to jest tak, że Makabu czeka na szczyt formy tych sparingach i się tam rozkręca. bo myślę, że Michał robi, przychodzi Andrzejczyk, mówi, no w tym tygodniu robimy to, bo jest taka sytuacja i on robi. I myślę, że już tak czeka na tą walkę, że ta złość w nim gdzieś się buduje i może to faktycznie będzie dla niego dobre. Natomiast dla Andrzeja Liczyka jako trenera jest to sytuacja tragiczna, bo wtedy jak on też złoży ten obóz źle, to będzie mógł mieć bardzo duże pretensje do siebie, no bo jak ta forma nie wystrzeli akurat w datę, o której my nic jeszcze nie wiemy. No tak, ale Tory do ringu wchodzi też, ma to jednak Michał wchodzi tak do ringu i to on będzie boksował, to on walczy i o to w jego głowie co się dzieje, to tylko to ja mogę się domyślać. Miałeś kiedyś taką sytuację, żeby walka tyle razy się przekładała? Nie, aż tak nie, no to były jakieś tam zmiany rywala i to jest frustruje, tak, a tutaj Michał przygotowuje się do najważniejszej walki w życiu, o tym mistrza świata, widać jak jest nabuzowany, ale z drugiej strony na pewno jest frustrowany, bo nie wie, że przychodzi to obok niego tak po prostu mimowolnie, tak, a więc tutaj jest, mi szkoda strasznie Michała, bo tutaj to co się dzieje to no Don King, wiadomo, więc tutaj wydaje mi się, że to jest jakaś tam gra, albo oni po prostu wiedzą, że Makabu jest kompletnie bez formy i chcą tą walkę przełożyć w jakiś sposób, bo dla mnie to nie jest normalne, to co się dzieje, to wydaje mi się, że już każdy inny by się z tej walki wycofał, to mam 2 tygodnie niby do walki, a tak naprawdę nie wiemy, czy jest walka. I to jest wiemy, że jakby zafinansowanie tego pojedynku jest odpowiedzialny prezydent Konga i od tego chyba trzeba zacząć. My tydzień temu dokładnie tutaj omówiliśmy jakby historię, że no jednak było to dosyć niepoważne wierzyć, że uda się złożyć walkę bez kontaktu z promotorem zawodnika, tylko w zasadzie to polska strona dogadywała historię z WBC i z menadżerem Tarikiem Sadim. I tak sobie myślę, że no teraz dużo będzie zależało od tej fachity i tego burrito podczas tego spotkania 15 stycznia, czyli za 2 dni u Mauricio Sulejmana, bo tam dostał zaproszenie Tarik Sadi, dostał zaproszenie Don King i Don King jedzie tam osobiście, nie wysyła żadnego przedstawiciela i tam ma być omówiona sytuacja.
To znaczy, czy do walki dojdzie, dlaczego Tariq Sadi, bo nie została zaproszona polska strona. To jest jakby wewnętrzne spotkanie. Menadżer Makabu, promotor Makabu nieinformowany o walce i szef WBC. I tam będzie trwała dyskusja. Z tego, co się orientuję, to, to też Don King pierwszym tematem, który zamierza podjąć, jest taki, dlaczego nie boksuje Włodarczyk i dlaczego nagle nastąpiła zamiana rywala akurat na Cieślaka. No i dlaczego też jakby nie dostał od samego początku żadnego powiadomienia, że jest planowana taka walka o tytuł mistrza świata. Przypomnijmy, że dopiero w sierpniu Ilunga Makabu 2019 roku wiąże się kontraktem promotorskim. No wiemy, że są różne czasami relacje na linii zawodnik-promotor, no ale taka miłość to nie powinna wygasać po 3 miesiącach, żeby promotor nie wiedział, co u zawodnika słychać, albo zawodnik, żeby nie informował promotora. To raczej to jest w ogóle niedopuszczalne. Wydaje mi się, że zrobienie coś zawodnik-menedżer za plecem promotora, to jest takie trochę nieeleganckie w stosunku do promotora. Kim tak? by nie był, kim i by ile by się nie znaczył, i ile lat by nie organizował gali. Dokładnie tak, to nie ma w ogóle, to jest bezsprzecznie. I w tym momencie to jest problem Makabu, że podpisał papier z menadżerem i teraz ma problem, że King nie dostaje informacji, że w ogóle jakakolwiek gala jest organizowana. I w tym momencie to musi się raczej tłumaczyć Kingowi. Natomiast kurczę, no, dla mnie to jest strasznie takimi grubymi niż myślę. Tak jak mówię, ja bym tutaj czegoś się doszukiwał. Coś jest drugie dno, bo to jest... Ja nie wierzę w to, że nie wiem, Don King nagle zobaczył medialną wiadomość, że jego zawodnik walczy i ojej, narobił rabat. Nie, no, przypomnę wam, że przed galą w Nowym Dworze Mazowieckim Tomasz Babiloński, jeden z promotorów Michała Cieślaka, wystosował oświadczenie do mediów i do kibiców z informacją, że dostał już kontrakt od Dona Kinga i dlatego przeprasza kibiców i zostaje odwołana walka z Nori Seferi. Potem drugi z promotorów Cieślaka, Andrzej Wasilewski, zdementował tę informację, że nie ma żadnego kontraktu od Dona Kinga i że tego kontraktu nigdy nie było, bo Don King się dowiedział kilka dni później po rozpoczętych negocjacjach z Tariqiem Sadim. Więc byłoby najpierw dobrze, żeby sobie dwaj promotorzy Cieślaka ustalili między sobą, jakie jest pismo i skąd, zanim zaczniemy gdzieś tam oceniać Kinga. Bo tak jak mówię, no, w sierpniu podpisuje z nim kontrakt Makabu i też trzeba powiedzieć tak, no, King zawsze był blisko WBC, to Janusz nam historycznie może nakreślić, jacy mistrzowie przez ile lat. No i też zobaczmy, że Makabu jednak błyskawicznie po wygraniu w Rosji z Papinem zostaje jedynką w WBC, prawda? Czyli tym obowiązkowym challengerem do walki ewakuujący pas. A jak pamiętacie, przecież jeszcze poprzednia wersja była taka, że to Głowacki miał być tym zawodnikiem, tylko że później pojawiła się ta sprawa WBO, wyjaśniła się, że ma prawo również do walki o tytuł organizacji WBO i doskonale wiem, że tutaj była dyskusja, był pomysł, żeby jednak na WBO skoncentrował się Głowacki. Później wszedł w rolę, prawda, tą Włodarczyk. No ale Włodarczyk nie wykazywał się najwyższą formą i nie za bardzo chyba tam chciał. Zresztą Andrzej Wasilewski chyba też uznał, że być może jednak w tej sytuacji trzeba mnie troszkę poczekać z Włodarczykiem i lepiej będzie, jeżeli tutaj będzie na tym miejscu Cieślak. Także to wszystko jest nieprawdopodobnie zagmatwane. Tak naprawdę... A ile lat współpracuje King z WBC? No, nie wiem. Trudno mi policzyć, ale to nie, ale chyba od początku swojego istnienia. Ludzie tyle nie żyją. Natomiast ja będę naprawdę bardzo zdziwiony, że do tej walki dojdzie. Z drugiej strony, z tego co wiem, to do wyjazdu do Kinshasy szykuje się Andrzej Wasilewski. Zrobił szczepienia dodatkowe, czyli wierzy w to, że jednak ta walka w ostatnim, że tym na taśmie jednak dojdzie do skutku. Andrzej to porównuje do walki Krzyśka Włodarczyka bodajże z Czakijewem, jeśli dobrze pamiętam, tylko nie kojarzę, żeby tam było aż takie zawieszenie. Tam przynajmniej na bokserku była gala ogłoszona, jest 6 walk, tutaj nie ma nic. No właśnie, my nawet nie mamy pół informacji o undercardzie. To nie jest dzisiaj tak, że jest problem ze złożeniem jednej walki, tylko w ogóle no nie ma informacji, czy jest gala, gdzie jest gala, kto na tej gali oprócz tej walki ma walczyć. Ale ja w przeciwieństwie do pana Janusza myślę, że dojdzie do tej walki. Myślę, że dojdzie, tylko że... Ja nie mówię, że nie dojdzie. Ja też nie mówię, że nie dojdzie. Ja myślę, że to jest dzisiaj kwestia taka, ile prezydent Konga będzie w stanie zapłacić Kingowi. Myślę, że tyle ile trzeba. Co ma Kongo dla Kinga? Jaka tam będzie sugestia? Jak się panowie dogadają, prawda, tam w Meksyku? Znaczy panowie, ja wam mogę powiedzieć z doświadczenia. Niedługiego, ale jednak. Miałem okazję 2 razy gdzieś prowadzić negocjacje z Donem Kingiem. Pierwszy raz przy okazji walki Tomasz Adamek, Erik Molina. I naprawdę trudne negocjacje, 3 miesiące, detale, każde od ilości biletów przez jakby standard pokoju, wyżywienia, dziennej kasy. No,
100 rzeczy, plus pieniądze oczywiście dla Kinga, poza wynagrodzeniem Moliny. I potem miałem taką koncepcję kiedyś zestawić Mariusza Wacha z Erikiem Moliną. Molina nie boksował już ze 2 lata. Generalnie zgodził się zaboksować naprawdę za nieduże pieniądze, bo mu zależało, żeby wrócić na ring. I za 3 miesiące mu się kończył kontakt z Donem Kingiem. I Don King to w ogóle zażądał pieniędzy dla siebie na poziomie 3 gali Moliny. 3 garzy Moliny. W ogóle nie był zainteresowany, żeby coś dostać symbolicznie i pozwolić chłopakowi zaboksować, któremu za 9 tygodni czy za 10 kończyła się z nim umowa. Więc tak sobie dzisiaj tutaj próbuję zwizualizować to finansowo. No za ile ewentualnie Don King się zgodzi podpisać papier, żeby jednak podjąć ryzyko, bo umówmy się, że sportowo Cieślak jest dzisiaj dla Ilungi Makabu dużym ryzykiem w tej walce o wakujący pas. Na pewno jest, tylko ja też zwracam uwagę na to, co mówił Maciek, właściwie jeden i drugi, bo ten termin ciągle się przesuwa. Maciek jest ciągle w przygotowaniach, Michał, to musi frustrować. No nie ma wyjścia, żebyś był w stanie utrzymać tą pełną, stuprocentową mobilizację i taki, wiesz, wewnętrzny power przez cały ten czas, kiedy no, trenujesz, już czekasz, masz termin, nie wiem, patrzysz w telefon, czy ktoś dzwoni, kurczę, tydzień później. Gdzieś tam jakoś udaje ci się to wszystko pozbierać, myśli, jeśli do kupy. Ktoś dzwoni, bo czasem. No nie, więc mówię, czy patrzysz w internecie, czy ktoś dzwoni i za chwilę mija kolejnych kilka dni, znowu kurczę, za tydzień, ale jeszcze wcześniej musi się ktoś z kimś spotkać, jeszcze coś tam, a to wszystko trwa. No tak, być może Makabu jest w dużo wygodniejszej sytuacji, bo może wie. No i tutaj też pamiętamy, Janusz, rozmawialiśmy o tym, że najpierw miał być wyjazd 2 tygodnie przed walką. Później mówiłeś o tym, że walka miała się odbyć 25, a polska strona miała dopiero lecieć 22 stycznia. Tak, dzisiaj rozumiem, że te rezerwacje zostały zmienione i pytanie... Nie, oni nawet nie mają rezerwacji, oni po prostu czekają... No bo generalnie bilety wysyła organizator gali, oni prawda? Oni czekają na bilety od organizatorów gali, także... Być może tam jakiś ktoś, kto chce jeszcze dodatkowo lecieć, to sobie coś rezerwuje. To bez przerwy musi zmieniać te rezerwacje. Może prezydent Kongo rządowego jetta przyśle. Private jetta, dlatego nie ma żadnych rezerwacji na tym. No ale jak mówisz, że taka sala nie za duża, no to... Zobaczymy. No. No, śledzę w tej chwili te kongijskie strony. A jeszcze przecież w normalnej sytuacji to należałoby podyskutować o prawach telewizyjnych. Gdzieś to sprzedać. Też dostać pieniądze, prawda? No tylko nie wiadomo, na telewizja, na kiedy ma to kupować. To też właśnie jest dodatkowy problem. Zaplanować to w ramówce, gdzieś wypromować taki pojedynek, no bo ktoś oczekuje większych pieniędzy za prawa telewizyjne do walki o Mistrzostwo Świata i telewizja też... Z udziałem Polaka też potrzebuje trochę czasu, żeby to przygotować telewizyjnie, przygotować jakąś logistykę wyprawy, wysłać jakiegoś przytomnego reportera z mikrofonem, żeby parę materiałów takim Kongo nakręcił i w telewizji to pokazał. No sytuacja jest niespotykana, powiedziałbym, biorąc pod uwagę stawkę walki. Upraszczając, sytuacja jest taka, że polska strona dogadała się po prostu z menadżerem, zrzucając i wiedząc, że za menadżerem stoi prezydent Konga, zrzucając negocjacje z Kingiem na tamtą stronę, no ale też polska strona musi wziąć odpowiedzialność względem kibiców, może mniej, natomiast samego Michała Cieślaka, że uzgodniła walkę o Mistrzostwo Świata z taką stroną, no bo wiemy, że to nie jest ani Eddie Hearn z telewizji Sky czy DAZN platformą, ani jakaś poważna amerykańska firma Bob Arum z ESPN-em, gdzie te terminy są i ci ludzie są poważni, tylko wiedzieli, z kim rozmawiają, także ta odpowiedzialność też jest po stronie promotorów Polaka, ilu by ich tam nie było. I teraz na przykład co robić, jeśli takiej walki nie dojdzie? Czy znowu ten Cieślak musi przedłużać trening i zaboksować na pierwszej gali Tomka Babijańskiego, pewnie w okolicach marca? Czy on już w ogóle rzuci te rękawice, pojedzie na wakacje i zacznie nowe przygotowania w marcu czy w kwietniu do następnej gali? Chyba to będzie najlepiej, chyba to byłoby bardziej logiczne rozwiązanie. Tak, na pewno będzie pewnie pomysł, że jeżeli ta walka zostanie przeniesiona na jakąś, na wiosnę załóżmy, to do mnie pójdzie pomysł, żeby dalej Michała zaboksy na jakiejś gali i w sumie to mogło być w jakiś tam sposób słuszna decyzja. Natomiast ja na Michała miejscu by się nie zgadzam na taką walkę z tego względu, że no tak, a nie daj Bóg się noga powinie, kontuzja, cokolwiek innego, mam pewną walkę o tytuł Mistrza Świata, to jest lepiej odpuścić, odpocząć, znowu wrócić na salę, niż podejmować jakąś tam walkę za grosze z nie wiadomo kim, a nie daj Bóg, kontuzja, czy cokolwiek innego. Znaczy, Maciek to w ogóle przedstawia taką, w tej całej smutnej historii,
i powiedzmy nieszczęśliwej odpukać. Jeśli to się by miało wydarzyć, to i tak pokazuje taki, powiedziałbym, dosyć radosny finał. To znaczy, że walka z Makabu zostanie przesunięta. Bo ja osobiście nie mam takiej pewności, czy jeśli do tej walki nie dojdzie teraz, czy w ogóle dojdzie do walki. Nie, Maciek mówi, że jeśli by na wiosnę miał boksować. No tak, ale Maciek, mówi to, żeby nie boksował, tylko żeby poczekał na tą walkę o pas. Aha, natomiast my też wiemy, że tam rodzina Sauerlandów ma chrapkę, żeby za chwilę tego Gevora przerzucić w rankingu i żeby zapłacić za walkę w Niemczech pomiędzy Gevorem a Makabu. Dlatego tu jest też takie ciśnienie, żeby tego ciślaka utrzymać i żeby on cały czas był w tej formie, żeby absolutnie nikt tam się nie wcisnął. I to też trzeba zrozumieć. Natomiast cieślak, jeśli miałby do walki nie dojść, to musi zrobić sobie naprawdę dłuższe wakacje, bo te 5 dni przerwy, to sam Andrzejczyk już narzeka, że bo tu się nie da odpocząć. No, mówię wam szczerze, po ciężkim obozie przygotowawczym, sparingach, 5 dni to jest nic. To się wydaje, że człowiek złapał formę, to jest odpoczynek przed walką, żeby mieć formę startową. Krótka tarcza, ale nie odpoczynek przed kolejnym obozem przygotowawczym. No to parze czeskiemu się wydawało, że może odpocząć po Mendim, po 10 rundach i skończyło to się anemią, którą leczył 2 miesiące. No, ciekaw jestem finału tej historii. Sytuacja jest trudna, ale miejmy tutaj nadzieję, że jednak Polak na koniec stycznia pojedzie i powalczy skutecznie o ten pas mistrza świata. No, kluczowe pewnie będzie to spotkanie 15 stycznia, czy w ogóle dojdą tam do konsensusu Tariq Sadi, Don King i Mauricio Sulejman. Czyli pewnie 16 będziemy wszyscy mądrzejsi, bo na razie to możemy sobie rozmawiać, ale jutro może się pojawić jeszcze kolejny termin, jeszcze inne zdjęcie miejsca, w którym ma się to odbyć i tak dalej, i tak dalej. Bo tak jest właściwie od kilkunastu dni, że pojawiają się jakieś informacje, które nie są stuprocentowo pewne, więc no, są po prostu kolejnymi jakimiś tam wrzutkami i tyle. Panowie, kilka słów o ostatnim weekendzie. Clarissa Shields zdobywa tytuł w trzeciej kategorii wagowej, pokonując Habazin. W nowej kategorii oglądaliśmy Munguje, który wygrywa przed czasem z Sullivanem, i też widzieliśmy no, naprawdę będącego w dobrej formie Smitha Juniora z Hartem, który go pokonuje. No, to jest myślę, że cenny skalp dla byłego pogromcy Andrzeja Fonfary. Tak, nawet byłem mile zaskoczony poziomem, znaczy formą Joe Smitha. Ja też zaskoczony. Tak, że naprawdę był bardzo, bardzo dynamiczny w tych swoich atakach. My to mieliśmy w poprzednim programie, że na punkty to bardziej Hart, natomiast przed czasem Smith miał liczonego rywala. Wydawało mi się w pewnym momencie, że być może to jest taki moment, żeby to skończyć, ale wygrał zdecydowanie, jak najbardziej zasłużenie. Muszę przyznać, że tutaj Hart troszkę mnie zawiódł, bo po tych, ale to też pokazuje, że Ramirez w kategorii półciężkiej, mówi Gilbert Ramirez, być może wcale nie będzie aż tak mocny, jak był w kategorii superśredniej. Czy Ramirez ogólnie nawet w superśredniej nie ma takiego pojedynczego uderzenia? On ma kumulację, wszystkie dosyć mocne to są te ciosy i on jest silny fizycznie, sam duży, natomiast pojedynczego nie ma. Tutaj jakby Hart potrzebował z Ramirezem też z 5-6 rund, żeby w ogóle wejść w walkę i tam się odradzał. Tutaj jakby tyle stracił w pierwszych rundach, że nie był w stanie w ogóle wejść z powrotem w pojedynek i ja sądziłem, że jeśli Smith Junior wygra przez knockout, to w pierwszych fragmentach, zanim Hart wchodzi w walkę, a później to się wszystko unormuje, nie dał mu tego zrobić i raczej była równia pochyła, bo Hart od siódmej bodajże czy szóstej rundy w ogóle wyglądał na zawodnika, który jest tylko taki, który próbuje przetrwać. Munguja to może być poważny gracz, Maciek, w kategorii średniej, twoim zdaniem? Myślę, że na pewno jest to jakiś tam psy wszystkie młody. To powstało, jeszcze ma czas, żeby się rozwinąć. Na pewno jest bardzo surowo techniczny, jeżeli chodzi o technikę, natomiast w boksie zawodowym nie zawsze o to chodzi, tak? Ma ciąg, bije dużo ciosów, bije fajnie kombinacjami grodu, na pewno jest dużo w tym wszystkim chaosu, niedopracowania, natomiast wydaje mi się, że to gracz, który może się liczyć w światowym boksie, już się liczy tak naprawdę, tak? No ale zobaczymy, jak sobie poradzi, naprawdę z dobrym technikiem, silnym, który potrafi po prostu boksować i potrafi oszukać i wykorzystać jego wszystkie te atrybuty, które niewątpliwie ma.
ale widać, że Morales trzyma go na krótkiej smyczy, także on po prostu stara się, żeby stara się boksować, a więc uczy go cały czas pewnych rzeczy. Ja go osobiście wolę, o tym też mówiliśmy, bo on naprawdę tę swoją prawdziwą krew pokazuje, kiedy go troszkę spuści ze zmrze i kiedy idzie do ataku zdecydowanego, ale pokazał bardzo kilka fajnych akcji, także widać, mówiliśmy o tym, że ten jego boks się zmienił, pamiętamy, jak on miał 19-20 lat, to był taki bulterierek młody. Ale wiecie co, jak spojrzałem sobie na Munguję teraz, to o ile w tych dwóch poprzednich walkach ta praca z Erikiem Moralesem można było powiedzieć, że jest jakby regres, bo on się tego wszystkiego uczy, w ogóle się to nie przenosi, o teraz tutaj widać były elementy tej pracy, że Morales jest jednak dobrym trenerem, być może będzie dobrym trenerem, bo tego jeszcze nie wiemy, ja myślę, że tak, bo widać i poruszanie głową, i krócej bite ciosy, bardziej precyzyjnie. Są elementy, które widać bardzo duży progres w boksie Mungui. Myślę, że jak połączy to z tą agresją taką, tylko taką już stonowaną, chłodną, no to myślę, że może być bardzo mocno. Zgadza się, tylko na razie niech jeszcze nie walczy z Alvarezem, na razie jeszcze troszkę musi poczekać. Nie, ale to, co powiedział też Morales, że on jednak, mimo wszystko, bo wydawało im się w pewnym momencie, że ta walka ewentualnie na szczycie Mungui w kategorii, jak przejdzie z kategorii junior średniej do średniej, może być szybciej, ale w tej chwili już mają świadomość, że jednak troszkę czasu potrzebuje, bo jednak troszkę się z tymi odchyleniami przed lewym sierpowym spóźniał, a przecież Sullivan, no to nie jest zawodnik, powiedziałbym, najwyższej klasy już w tym momencie. Także, ale kilka razy nawet całkiem fajnie to zrobił, fajnie dystansował. Natomiast ja Munguję lubię, kiedy on po tych elementach idzie do przodu, wtedy jest zdecydowanie najlepszy. Ale tutaj bił tych ciosów sporo, wszystkie ze złą intencją, wszystkie mocno, w ogóle jakie chłopak ma zdrowie, jeśli chodzi kardio, żeby bić te ciosy i jakie ma zdrowie, żeby przyjąć cios, bo nawet Sullivan może nie bije aż tak mocno, ale jednak to solidny zawodnik i w ogóle nawet nie mrugnął. Rozmawiasz z Kamilem Szeremetą o tej walce z Golovkinem? Dobrze, żeśmy nie rozmawiali, szczerze mówiąc, ale był czas, żeśmy troszeczkę rozmawiali. Kamil jest bojowo nastawiony, cieszy się tą walką, wie, że to jego szansa, tak, więc... Tak, w kategoriach czysto pięściarskich, gdzie tutaj uważasz, ma szansę Kamil, na czym się powinien skoncentrować? Znaczy, ogólnie powinien się skoncentrować na tym, żeby wyjść i zrobić to, co robi poprzez całe przygotowanie, przez całą swoją karierę, czyli stoić jak najlepszą walkę. Wiadomo, no nie ma co tutaj ukrywać, że będzie bardzo ciężko o zwycięstwo. Tak, Golovkin to już nie jest ten sam Golovkin, który był wcześniej, natomiast wygrano będzie bardzo ciężko. Natomiast z drugiej strony Kamil, jego styl walki może nie jest porywający, ale też jest strasznie taki chaotyczny. Jest chaotyczny, jest niewygodny. Ale to też pamiętam, chyba nawet od ciebie usłyszałem po raz pierwszy takie zdanie, że mówisz, jak się patrzy na Kamila z boku, to na przykład nie widać tego dystansowania i czucia dystansu, to jest jego mocna strona. A człowiek dopiero to czuje w ringu. Dokładnie tak, ma tą czutkę. Tylko wiadomo, też zauważyłem, że jeżeli jest, ma momenty strasznie do koncentracji, jak jest zmęczony, tak, to potrafi w tym jego boksie być taki duży chaos, co też na pewno nie będzie pomagało. Miejmy nadzieję, że to wyeliminuje. No tak jak mówię, no trzeba trzymać kciuki, tutaj ciężko szukać jakichkolwiek plusów i powiedzieć, że Kamil w tym jest lepszy, bo tak nie jest. Teoretycznie na papierze, natomiast poczekamy, że wyjdą do ringu, bo no tak jak no dzisiaj na papierze Kamil jest skazywany na pożarcie i tak powinno być, natomiast ja wierzę, że Kamil po prostu staje na wysokości zadania i sprawi nam przykusa w postaci kapitalnej. Faworyt jest jeden, co nam tutaj no, może pozwala mieć nadzieję, że ta walka będzie inna niż jakby mówi teoria, to jednak zobaczcie, że Kamil Szeremeta najlepiej walczył z zawodnikami najlepszymi, z którymi się mierzył, no bo mieliśmy okazję z Maćkiem na przykład siedzieć pod ringiem w Rzeszowie, gdzie walczył z zawodnikiem z kategorii niżej i to był występ dramatyczny, natomiast w tych walkach z mocniejszymi rywalami wyglądał zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim w walkach o coś. No Kamil jest taki, sam nie jest jakiś eksplozywny, super dynamiczny, więc potrzebuje drugiego zawodnika, który mu pomoże w tym, żeby widowisko było dobre, ale to mówimy o dobrym widowisku i przeskoku z półki słabej na jakąś tam średnią, czy naprawdę, czy solidną. Natomiast tutaj myślę, że... No to jest z parteru na trzecie piętro. Od razu, albo na sam szczyt, bo jak to mówiliśmy, że Golovkin łapie się w pierwszej trójce, a przez chwilę był jednym z najlepszych bezpośrednio. Działu
na kategorie wagowe. I myślę, że przede wszystkim stylowo zawodnik nie będzie pasował Kamilowi, bo Kamil nie lubi zawodników, którzy go spychają, którzy przełamią go fizycznie. Maciek na przykład, mimo że jest, też uważam, od Kamila klasę, czy powiedzmy dwie wyżej, biorąc pod uwagę jego walkę, i jeśli chodzi o umiejętności i szybkość, no to stylowo może mu w miarę pasować Kamilowi, bo Kamil ma czutkę na pierwszy cios, umie się odchylić, skontrować, jeśli fizycznie nie czuje zagrożenia. Natomiast w momencie, kiedy ktoś idzie na niego bardzo mocno z takim ciosem jak Golovkin, no to mogą zacząć się problemy. Ja tak przynajmniej mówię, natomiast Kamil może na tej walce tylko i wyłącznie wygrać, bo my mówimy wszyscy, że on nie ma szans, a jeśli on stoczy bodajże chociaż 6-7 dobrych rund, no to już on będzie wygrany na tej walce, bo będzie mógł powiedzieć, że słuchajcie, mówiliście, że ja nie zaboksuję, a jednak mi się udało. Jak staczysz 6-7 dobrych rund, no to jestem przekonany, że za chwilę pojawi się następny payment od zawodnika, który no też ma tam swoje plany do ugrania wielkich rzeczy w tej dywizji, prawda? Ja tak słucham was jako ekspertów i sobie gdzieś tam z boku się przyglądam. Rzeczywiście wydaje się, że argumentów po stronie Szeremety nie ma albo zbyt wielu nie ma. Natomiast no, to, co mówi Maciek, i warto na to zwrócić uwagę, właściwie no, może tylko zyskać na tej walce. Nikt od niego właściwie żadnych cudów nie oczekuje. Występuje z pozycji takiego no, klasycznego underdoga, więc dobrze. A coś się, Kamil, ruszyło w tej kwestii, powiedziałbym, dwóch polskich walk na tej gali, czy wciąż cisza? Wciąż cisza. Wciąż cisza. Próbowałem gdzieś sobie posprawdzać, co się może wydarzyć i czy do tego dojdzie. Oczywiście wciąż może do tego dojść, bo przecież jest jeszcze chwila, natomiast na razie nie. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne to, że będą te dwie walki, ale na razie faktycznie nic nie jest postanowione w tej sprawie. No oczywiście Fiodor Lapin, to co mówiliśmy też w poprzednim odcinku, no nie chciałby takiej sytuacji, też i można, i też można go ale zrozumieć. Słyszałem z nim wywiad w tym tygodniu, to już mówi, że no ale, no być może trzeba będzie to zaakceptować. Ale pytanie, kto pojedzie jako drugi trener. No właśnie, właśnie, to jest ten element dosyć istotny, wracając jeszcze do... Bo on powiedział, że chce, żeby na przykład Paweł Gasser też wychodził do Głowackiego, bo przyjmujemy taki wariant, że jeśli jest walka Głowacki-Okoli, to jest to walka albo co-main eventowo, albo myślę, że polska strona będzie zabiegać, żeby to była walka numer 3, żeby coś było między Głowacki-Okoli a Szeremeta Golovkin, żeby jednak trener mógł wrócić do zawodnika, a nie żeby to była kwestia 6-7 minut. Tak, prawda? No to wtedy ktoś musi z nim być, bo wtedy ktoś musi prawdopodobnie przyjeżdżać do szatni, tylko potrzebowałby jeszcze w hotelu, bo też o tym słyszałem. To już, ale czyli mówi się o tym tam już wewnętrznie, co ewentualnie trzeba byłoby zrobić, gdyby do takiej sytuacji doszło, bo taka sytuacja jest prawdopodobna. Wracając jeszcze do Kamila Szeremety, no on ma ten kontrakt na 3 walki, także sytuacja jest taka, że jeżeli po Golovkinie, w zależności od tego, to jeszcze jest trzeci pojedynek. Albo jedną stoczył. Jedną stoczył, tak, jedną nie stoczył. Wygrał w Madison Square Garden wtedy przed czasem i teraz ewentualnie byłaby ta trzecia. Czyli niezależnie jakby od wyniku, tak, i obrazu walki, dostanie trzeci pojedynek. Tak, tak. Natomiast jeszcze jest jedna historia. Pamiętajmy jeszcze o jednej, no, że jestem przekonany. Oczywiście zawsze się mówi, nikt nigdy nikogo nie lekceważy. Dobrze. Ale jest, no, Golovkin tutaj w roli tego zdecydowanego faworyta. On też na pewno czuje się, że no, tak jak z Rollsem walczył, także jak będzie walczył tutaj z kimś, kto jest zdecydowanie mniej znany, to też może być takie troszeczkę, może być mniejsza koncentracja ze strony Golovkina, którego liczy, jakby interesują jeszcze te wielkie rzeczy i no wielkie. Tak, ale Janusz, ale też pan pamiętasz do naszej rozmowy z Tomem Lefflerem, no jednak GGG, nawet jeśli dzisiaj praktycznie sam jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem, promotorem, menadżerem i pięściarzem, i pewnie on bardziej trenuje trenera Banksa niż Banks jego. To... A tu nie będzie zmiany trenera? Mówisz o? O Golovkinie. Na pewno jest jakiś sygnał, że przygotowywać się będzie fizycznie z kimś innym i już fizycznie będzie wyglądał lepiej, bo znaczy... Sanchez przede wszystkim przygotowywał go fizycznie i on z Banksem, wydaje mi się, że mu tego w ostatniej walce generalnie zabrakło. Zmierzam jakby do biznesu, że on miał takie aspiracje, żeby być world superstar. Tak. Natomiast tak, też wiemy, że no, te ostatnie walki to dosyć była dramatyczna sprzedaż biletów. Ale z kim walczył? No tak, no, ale dzisiaj umówmy się, no, my Kamila znamy w Polsce, ale dla normalnego kibica w Stanach Zjednoczonych to jest nobody, jeśli chodzi o zawodnika, oponenta, który ma przyciągnąć ludzi do hali.
Rolls kompletnie nieznany, prawda? Czy nawet w Polsce Kamil nie wiem, czy sprzedaje halę, także tutaj... Czyli po prostu Janusz mówi, że może troszkę zlekceważyć. Ja myślę, że on sobie nie może już... Ale podświadomie że on sobie już nie może pozwolić w rywala z mniej rozpoznawalnym nazwiskiem na to, żeby maksować w teorii. Natomiast tak, w teorii... Ale to zawsze jest nie podświadomie. No wiesz, jeżeli masz sytuację taką, inaczej się koncentrujesz do walki nawet z takim Dierywiaczenką, o którym wiesz, jaki to jest zawodnik. To jest świetny zawodnik. Stoczył znakomite walki jeszcze w karierze amatorskiej, później w USB i tutaj pokazał walce z Jacobsem, a moim zdaniem z Golovkinem jeszcze zaboksował lepiej niż Jacobsem. Także to była jedna z najlepszych walk ubiegłego roku, ta walka Golovkin-Dierywianczenko. Natomiast tu, ale na to bym specjalnie nie liczył. Ja myślę, że siłą Kamila jest między innymi też mocna psychika, to też trzeba wziąć pod uwagę. To jest naprawdę mocny psychicznie chłopak, chociaż Tomek Adamek był bardzo mocny psychicznie, no. A jak przyszło do walki z Witalijem Kliczko, to ja nie mówię, że on tam pek, ale już, tak, już nie był sobie. Ale mówimy tak jakby, nie wiem, no to walczył z kimś z czterech kategorii wyżej, tak naprawdę. No tak, ale... Z kimś walczy, tak? To ale zdecydowanie. Rzeczywiście, Golovkin też jest, no to jest facet, który ma mental niesamowity. On jest taki typowy killer. Pokrowa twarz i ciekawe, czy to nie zgubi trochę Kamila też. Jestem, będzie chciał skończyć przed czasem. A jeżeli chodzi o sprzedaż tych biletów, dobieranie rywali, to uważam, że Golovkin nie jest w stanie. Alvarez jest w stanie sprzedać bilety. Sanski, kolejny by nie walczył, zawsze sprzeda bilety. Golovkin nie. Golovkin potrzebuje do tego mocnego rywala, czy Charlo ewentualnie, czy Alvarez, to jest w ogóle. Ale sam Golovkin był wielką supergwiazdą. No niestety dalej nie jest tą super wielką gwiazdą Stanów Zjednoczonych, bo ja byłem na gali z Rollsem i tam była połowa hali było puste, ja z tego co wiem, to większość biletów było rozdanych. Poza tym ja myślę, że Kamil nigdy się jeszcze nie spotkał z taką siłą ciosu, a to też zmienia się w ogóle obraz walki i zamysł na walkę i wszystko inne. Inaczej energetyka spada dużo szybciej, kiedy ktoś tak mocno bije. Myślę, że żeby poznać taką siłę ciosu, to musiałby sparować chyba tutaj z Krzyśkiem Włodarczykiem i to też Krzysiek musiałby być w formie lepszej. Przygotowany też musi być na to, że Golovkin nie wejdzie do niego i nie będzie chciał go uwalić na początku, tylko on też tak o tym już wie, słyszałem to wiele razy, bije po rękach, po ciele, wszędzie bije, po barkach i po prostu siłę jaką ma, to na pewno w pewnym momencie to wyjdzie, że ci te ręce opadną, dostaniesz kilka much, siniaków ci kilka nabije, no to ręce na pewno my mamy taką naszą grupę wewnętrzną z Maćkiem i z Grzesiem Broksą, który twierdził, że był w świetnej formie, że padali kruzerzy na sparingu wtedy przed walką z Golovkinem, ale mówi, uderzyłem go na siłę, wszedł pierwszy cios, on stoi, nic. Nawet nie mrugnął, a nawet po pierwszym lewym prostym od razu zadzwoniło, zgasło światło, uruchomił nogi, natomiast nogi ok, wszystko, tylko że mówi, że ten Golovkin skracał bardzo dobrze ring, później nie był w stanie koszulki zdjąć. Tylko też już tego nie robi. Tylko ale odnoszę wrażenie, że już taki Golovkin nie jest. Nie, no nie jest, ale wiadomo, że się starzeje, no, ale wiesz, może spadać troszeczkę refleks, może spadać troszkę szybkość, ale siła ciosu, gdzieś ta ręka, to zostaje, prawda? To zdecydowanie. No umiejętności bokserskie się nie traci, siły też się nie traci, tak? Czego się nauczyłeś, się nie zapomni. Natomiast no to już nie jest na pewno ten sam rywal, ten sam Golovkin, no ale ta siła ciosu po prostu robi tak piorunujące wrażenie, że ja spod ringu. No, ale wiemy, że polski obóz robi wszystko, żeby był Kamil dobrze przygotowany, wyjeżdżają 20 do Hiszpanii, tak, panie Maćku? Tak, przede wszystkim... I Krzysiek, i Kamil, i trener. I przede wszystkim trener już był przeciwko Golovkinowi w narożniku, więc on to widział z bliska. No właśnie, czyli zna tą siłę Golovkin, zresztą w ogóle Fiodor zna, myślę, że Kazacha doskonale. Dwa słowa o pięściarstwie pań, bo Clarissa Shields nam wygrywa tytuł w trzeciej kategorii. No dosyć śmieszne jednak były te grafiki stacji Showtime, że potrzebowała mniej czasu od Łomaczenki, żeby wywalczyć tytuł w trzeciej kategorii, bo to jest, myślę, że w ogóle sport nieporównywalny przy całym szacunku dla wielkiej mistrzyni. Ale Amerykanie lubią takie symetrie, nie tylko w tym sporcie. Wiesz, w wielu dyscyplinach są sprawy nieporównywalne, tyle że Shields to, biorąc pod uwagę jej osiągnięcia z amatorskiego boksu, są naprawdę nieprawdopodobne, no bo tam tylko ta jedna porażka, te dwa złote medale, pierwszy w wieku 17 lat. Ja wtedy, jak byłem
w Londynie ją oglądałem, kiedy kobiety debiutowały w igrzyskach, naprawdę boksowała znakomicie. To był boks taki, gdyby ktoś wszedł, wtedy jeszcze by, no, kobiety do dziś walczą w kaskach, ale wtedy mężczyźni też walczyli w kaskach, ale gdyby ktoś wszedł i nie widział, kto to boksuje, to powiedział, że to boksuje, że to mężczyźni, szczególnie ona, no bo ta rywalka w finale boksowała słabo. Natomiast generalnie, no, boks kobiety w wydaniu zawodowym jest słaby, no to o czym mówimy, jest po prostu słaby. Widziałeś wpis z tego weekendu Steve'a Cunninghama? Jest słabiutki, nie widziałem, ale mówię, jest słabiutki, bo mówiłem, no 17 kategorii wagowych plus po 4 tytuły w każdej kategorii. Tam nie ma dziewczyn, które boksowałaby na poziomie mistrzowskim. To jest problem. Ja ci może przeczytam, bo no, myślę, że to się może nawet oprzeć o sąd. Bo generalnie była oczywiście informacja, że Alejandra Jimenez jest mistrzynią w kategorii super średniej. Steve Cunningham po tej walce, oglądając ją, napisał tak: I ain't trying to be funny or disrespectful, but this is a man. Until I see some baby pics, school pics, DNA test, God. Czyli jakby powątpiewa, czy pani Alejandra Jimenez jest kobietą, on twierdzi, że jest mężczyzną, że dopóki nie zobaczy zdjęć dzieciństwa, testów DNA, to sytuacja jest gruba. No, były mistrz świata, w ten sposób jakby komentuje pas w kategorii super średniej dla Alejandry El Tigre Jimenez. Ja w ogóle nie jestem poprawny politycznie, tutaj też nie będę, nawet pójdę więcej, że nie można porównywać tego do sportu. Za chwilę będziemy mówili o walkach, będzie walczył Meksykanin w walce piątkowej, który wcześniej walczył z zawodnikiem, który ubił tego Rosjanina. Jak się nazywał ostatni Rosjanin, który zmarł? W wadze Dadaszew. No i właśnie, ma chłopak 15 walk, 15 nokautów i walczy. I takie są konsekwencje walczenia w sporcie męskim. Tu są rundy dwuminutowe. Walczy się o Mistrzostwo Świata, czasem zunifikowanie tego Mistrzostwa Świata z rywalkami w ogóle, które nie potrafią boksować. A czy mają, mają 8 walk? Słuchaj, teraz w weekend będzie walczyła Meksykanka, będzie broniła pasa WBC w wersji interim, broni już go 2 lata w tej wersji interim, będzie walczyła z Japonką w piątek, która ma rekord 6-2, wygrała tylko jedną walkę z bilansem dodatnim i ten bilans dodatni jest 2-1 i to jest rywalka na tytuł. No dobrze, to ja ci powiem więcej, ja to nawet się nie chcę odnosić do tej walki, specjalnie nie wypisałem, żebyśmy sobie o niej dyskutowali w ten weekend. Jest walka w kategorii super koguciej, owakujący pas mistrzyni Europy, walczy w tej walce Hiszpanka z rekordem 5-2, z Bułgarką chyba z rekordem 3-14 i Ebu zatwierdza ją do walki o pas mistrzyni Europy kategorii super koguci. 3-14, panowie. Ale wy mówicie o tym, o czym ja mówię. Po prostu nie ma zawodniczek, które potrafią boksować. Bo jeżeli, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli na pierwszych igrzyskach kobiety startowały, były 3 kategorie wagowe, teraz jest 5 i teraz będą dążyć do tego symetryzmu, żeby byłoby tych kategorii coraz więcej, żeby się zrównały z mężczyznami, to w boksie olimpijskim. Natomiast tu mamy kategorii 17. Oczywiście te najwyższe praktycznie są w ogóle nieobsadzone. Są wakaty, bo tam w ogóle nikt nie walczy. Gdybyśmy porównali, ile jest mężczyzn w kategoriach tych, powiedzmy, najmocniej obsadzonych, tam po 1500 czy więcej zawodników, a tam jest 20-30 w ogóle boksujących na całym świecie. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że no, decyzja jednak IBU dotycząca polskiej zawodniczki jakby pokazuje, że możemy zobaczyć naprawdę dobry pojedynek. Pierwsze, co zrobiłem, sprawdziłem wzrost rywalki. I wszystko się zgadza. To znaczy? No, żeby nie było tych dysproporcji takich. Nie, no ale słuchajcie, Sasza Sidorenko, która wróciła na ring i wygrała pierwszą walkę po powrocie z macierzyństwa, będzie się mierzyła z Hiszpanką Gutierrez 13-0 w walce o Mistrzostwo Europy z dziewczyną, która ma w tej chwili, z tego co się orientuje, pas WBA interim. Tak. Również w tej kategorii niepokonana. No i myślę, że to, super, jeśli chodzi o boks kobiet, będzie normalny pojedynek. Dobra, i teraz jest taka sytuacja, że Sasza Sidorenko, która jest po macierzyństwie, dostaje rywalkę przyzwoitą i to jest o Mistrzostwo Europy. A w tej samej grupie Ewa Brodnicka boksuje o Mistrzostwo Świata i kolejną walkę toczy z nie wiadomo kim.
z dziewczyną czy niszą, dlatego kolega pewnie sprawdzał wzrost. A to już te zaczynamy od sprawdzenia wzrostu teraz, tak? Tak. Czy po przerwie, czy w ogóle z niższych kategorii wagowych dwóch czy trzech. To też pokazuje, że w Sasze Sidorenka się wierzy w jej umiejętności, bo ona rzeczywiście pewne posiada i charakter ma do boksu, a w mistrzyni jednak nie. Ja myślę, że nawet boks Saszy Sidorenko to się Maćkowi musi podobać. Ja nie jestem w ogóle zwolennikiem boksu kobiet, natomiast zobaczymy walkę Saszy Sidorenko z Ewą Brodnicką. Tutaj na naszym podwórku taką walkę bym z chęcią zobaczył. Znaczy, no zobaczymy, popatrzymy, jak tam się dziewczyny boksują. I taka walka by się sprzedała fajnie. Musimy pytać promotora Mariusza Grabowskiego. Wiem, że on był skory na zgodę dla Ewy Piątkowskiej z kolei, żeby stoczyła walkę z Saszą Sidorenko, bo też zobaczmy, jaki to jest rozłam wagowy. Walka Brodnicka, to co mówiliśmy, Piątkowska na Polsat Boxing Night 63,5. W tej chwili Brodnicka boksuje w 59,8, a ten pas, który straciła Piątkowska, był w kategorii 69,5. Dziewczyny, czyli rozjechało się na 10 kg. Ty sobie zdałeś sprawę, że nie mają z kim boksować tak naprawdę, są tylko 30 w pasy, które boksuje. To samo jak zobacz, tak. Teraz Shield szuka tych pasów, no bo zaczyna od kategorii super średniej, to jest w ogóle niecodzienna historia. Później kolejne tytuły zdobywa z Hammer w kategorii średniej. Teraz boksuje w kategorii junior średniej z Habazji. I za chwilę będzie boksować oczywiście z koleżanką z Norwegii, z mistrzynią świata, która ma wszystkie pasy, no, ale tam wcześniej Taylor chyba będzie boksowała z Norweżką. Także to jest no, próba jeszcze jakiegoś szukania, jakiegoś widowiska, czy jakiejś walki w jakimś ciężarze gatunkowym, czysto sportowym, bo tak naprawdę tych walk na wysokim poziomie w ogóle nie ma. Dobrze, to jedziemy szybciutko, bo nas czeka parę rzeczy w ten weekend, żeby wybiec. I mając tutaj Maćka w studiu, przy okazji zapytam cię o typ na walkę Canelo BJ Sanders. Wydaje mi się, że Canelo się tak rozwinął, ma wszystko, żeby wygrać z Sandersem, wszystkim ma końskie zdrowie, siłę, technikę, timing, no zrobił niesamowity progres od pierwszej walki z Golovkinem, to jest kompletnie inny zawodnik. Natomiast Billy Chaucer jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, jest dobrym pięściarzem, coś pokazał nieraz. Będzie trudna walka dla Canelo, tak? Ale wydaje mi się, że w końcowych rundach go przełamie Sandersa, który na pewno ma wiele atrybutów, żeby wygrać tą walkę. On jest strasznie zawiódł w ostatniej walce. Sanders jest leniem. To jest typowy leń, to jest typowy cygan. On w ogóle nie trenuje, polega tylko na talencie. Przygotowuje się tylko do walki. My widzimy, jak wygląda między walkami, a więc no jest leniuszkiem, ale talent ma, to bez wątpienia. Natomiast na Canelo to będzie dużo ale za mało. Przygotowuje się do walk właśnie o dużym ciężarze gatunkowym, bo on dla mnie nie miał tak naprawdę poważnego starcia i rzeczywiście do tych treningów podchodził słabo. Wszyscy mówią, że tak naprawdę stracił te dwa lata, miał bardzo duże kłopoty poza ringiem i myślę, że teraz znowu się przygotowuje dobrze, no bo to jest walka życia. Ma trochę taki syndrom cygana właśnie, Tysona Fury'ego, gdzie na te najważniejsze pojedynki jednak wygląda bardzo dobrze. Ma też talent, skalę talentu, nie wiem czy porównywalną, a na pewno porównywalną. Może nie taką jak Tyson Fury, ale porównywalną i myślę, że jest w stanie się przygotować, jeśli chodzi o walkę z Canelo w formę życia, ale faworyt tu jest jeden, Tomek, Alvarez. Tomek Babiloński w tamtym tygodniu ogłosił możliwy pojedynek Lemieux z Robertem Talarkiem 21 lutego. Szansa czy wypłata? Wypłata. Nie wiem. No teraz wypłata. Ja powiem szczerze mówiąc, że jeszcze tak 3-4 lata temu krótko, ten Lemieux to jest kawał konia, naprawdę zabijaka. Natomiast uważam, że w pewnym momencie Talary był strasznie doceniany jako zawodnik. On był brany jako underdog, jak zawsze jeździ po wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że jeżeli by miał naprawdę poważnego promotora, to zawsze by dużo, dużo, dużo wyżej, tak? Natomiast, no to mówię, to było te 3-4 lata temu, a potem uważam, że też przegrana walka przed czasem z Norbertem Dudorskim na Stadionie Narodowym też zmieniła właśnie w tym momencie bardzo mocno Talarka, że on już nie był tym samym zawodnikiem. No dzisiaj już
nie potrafi przyjąć, jak ja kiedyś potrafił. Nie jest tak samo otwarty, tak samo zawzięty. I wydaje mi się, że to jest tylko wypłata, tak? Ale jeszcze te 4 lata temu wcale. Dokładnie. I wydaje mi się, parę lat temu, 4 lata temu, ja bym widział nawet szansę, jeżeli chodzi o. Miałeś okazję z nim sparować, tak? Kilka razy. Czy... Nie sparowałem z Robertem, nigdy. Tylko boksowaliśmy kiedyś na Mistrzostwach Polski seniorów bardzo dawno temu, tak? I no nie jest to łatwy zawodnik do boksowania. Zawzięty, silny, potrafiący uderzyć, potrafiący przyjąć, taki tucznik. I duży jest jak na kategorię średnią. Ale zobaczymy, w jakiej kategorii będzie ta walka, bo też wiemy, że Lemie ma problemy z kategorią średnią, także może to być w 168, czyli... Kiedyś upatrywałbym szansę, że Lemie trochę straci dynamikę w późniejszych rundach. Do tego nawet może nie, żeby Robert wygrał, ale żeby ta walka była dla niego taka bardziej wyrównana. Natomiast dzisiaj ciężko sobie wyobrazić, że on przyjmie cios Lemie. Chociaż Lemie wydaje się, że w kategorii super średniej trochę dynamikę i siłę ciosu stracił. Dobrze, no to... Jak komentowałem walkę ze Streckim, z Grześkiem Proksą, nie tak dawno w Raszynie, to kiedy boksował, używając trochę lewej ręki, to wyglądało to naprawdę nieźle w przypadku Talarka. A natomiast kiedy zaczyna się bić, to wtedy... A jak ty punktowałeś ten dużo pojedynek? Przyjmuję. O kim mówisz? Talarek Strecki. Już nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Pamiętam, że to walka była w końcówce wyrównana. Wydaje mi się, tam byli tacy, którzy uważali, że Strecki powinien wygrać, inni, że Talarek. W sumie myślę, że tam Talarek tej walki, tam remis chyba był, tak? O ile pamiętam, chyba był remis. Tak. Tak. Natomiast tutaj jeszcze pytałeś o Canelo, tej walce z Sandersem. Walka o tyle istotna, bo znowu, jeśli chodzi o tych statystyków, to ma szansę zdobyć pas czwartej kategorii, bo oczywiście ten pas zdobyty z fieldingiem regularno, to też trzeba sobie powiedzieć, że nie można uważać kogoś za mistrza jakiejś kategorii, jeżeli zdobywa wicemistrzostwo, czy też pas jakiś interim, czy pas regularny, bo to nie jest mistrzem. No, mistrzem był kto inny. Natomiast tu walczy z mistrzem organizacji WBO, stawiam zdecydowanie na Canelo. Myślę, że nawet biorąc pod uwagę, że Sanders ma bardzo niewygodny styl i będzie świetnie przygotowany, to Canelo jest właśnie na takim swoim poziomie, że jemuż niewygodny styl specjalnie nie przeszkadza. On po prostu narzuci swoje warunki i będzie tak ostry pressing, że nie wytrzyma tego Sanders. Być może walka będzie punktowana, nie musi być czasu. Słuchajcie, idziemy do najbliższego weekendu. Zaczynam szybciutko od walk na tej samej gali. Jergaszew, Estrella, Szyszkin, Sierra. Chyba nawet będę komentował, bo to Fight Club pokaże w Polsce ten pojedynek. Piątek w nocy? Piątek w nocy. Jestem bardzo ciekawy tego Szyszkina, bo to Next Generation. Next Generation. Tutaj rywal ma dobry rekord, natomiast wydaje się, że Szyszkin jest zdecydowanym faworytem. On jeszcze jakoś super się nie pokazał, natomiast bardzo mocna prawa ręka z tego, co ja widziałem. Ale wierzą w niego, inwestują. No, chyba 13 walk, tak? 9, tak? 9 i 6 KO. 9-6 KO, ale w tych najważniejszych walkach wygrywał przed czasem. To bardzo istotne, bo często zawodnicy na początku wygrywają ze słabszymi rywalami. A jeśli chodzi o walkę wieczoru, no to jest walka wieczoru, ale o walkę, która mnie bardziej interesuje, Ergaszew, o którym mówiłeś, to jest Uzbek niepokonany, też bardzo duży procent nokautów i on walczy z Meksykaninem Estrellą. Ten Estrella przegrał właśnie z tym Matiasem, który zabił Rosjanina. I tylko z nim przegrał przed czasem, wcześniej jeszcze mu się przydarzyła przegrana, chyba przez techniczny knockout. I to mnie interesuje, czy ten Uzbek będzie w stanie go też wywrócić, bo widać, że Estrella potrafi boksować i ma taki styl, że pójdzie na wymianę. Tak, no, wydaje mi się, że Szejachon Jergaszew z Uzbekistanu, chociaż nie pamiętam go z kariery amatorskiej, tam zdaje się, że no, musieli być lepsi od niego. Natomiast tu na razie kończy właściwie, ma chyba 80% wygrany przez knockout, 17-15 skończył przed czasem. Faworytem jest w tym pojedynku ze Estrellą, także Meksykanin ma wprawdzie niezły rekord, 29-4, 24 przed czasem, ale myślę, że to wygra. Natomiast ta walka Szyszkina też mnie interesuje, bo on spotyka się z Sierrą, to jest niepokonany, ma 15-0, Amerykanin San Diego, meksykańskiego pochodzenia, ale być może trochę nabity. Natomiast Szyszkin to faktycznie dwóch opaków po 185 cm, kategoria super średnia, bo ta Jergaszewa to jest super lekka. I ja się nie koncentrowałem na walkach z
Europy, bo tam widziałem, że w ten weekend Formella walczy na przykład w Niemczech. No, w Hiszpanii ta bardzo ciekawa walka o wakujący pas mistrzyni w kategorii Super Koguci. Natomiast no, mamy walkę Alvareza z Silsem. Elejdera Alvareza. Myślę, że walka raczej do jednej bramki, tak? Też ostatnio była przegrana, bo tam dosyć wpadka mu się dużo przytrafiła z zawodnikiem ujemnym bilansem. Król Alvarez dalej jest, powietrze jest niebezpieczny, wydaje mi się, jest bardzo nierówny. I wydaje mi się, że to też jest walka taka na przetarcie z kimś lepszym, tak? Też czeka na te walki, też jest unikany, też nie chcą z nim z rywale boksować. Tak samo jak swego czasu z Barrerą. Natomiast wydaje mi się, że to będzie spacerek, tak jakby przystawka przed czymś większym. Ja inaczej tej walki nie odbieram. 37 lat Silsa z nikim poważnym nie wygrywał. Zwyczajna walka na powrót. Rekord tutaj dobry. Rekord ale dobry. Dobry. Pamiętacie go pojedynek z Rodriguezem? Edwinem Rodriguezem, kolegą z Pinki. No była nieprawdopodobna. Tu to padał pada gęsto, on wtedy był niepokonany. To jest w ogóle bardzo wysoki opak, tam 191-201 zasięgu Sils, ale później ten knockout jak go skosił, kiedy wydawało się, że już idzie w drugą stronę. Natomiast tam jest jeszcze w Filadelfii dobra walka Williamsa z Rosario, tak. No to zobaczymy, bo to obaj bardzo dobre rekordy, broni tytułów dwóch pasów mistrzowskich w kategorii junior średniej, no, także taka propos tutaj Maćka. Ja bardzo lubię Williamsa, fajnie się ogląda, mądry, inteligentny, wie co robi, nie wykonuje zbędnych ruchów, no, widać, że jest tak wyrachowany, silny do tego, kapitalny zawodnik. Uważam, że Charlo, młody Charlo. No widać, że tutaj wiesz, to zaczął śledzić inną dywizję. Nie, to jest jego dywizja, ale to jak u Williamsa. Nie do końca jego, bo to jest junior średni. No to jak? Ale też był w tej kategorii. Więc tutaj jak tego Harda przepychał, to byłem pod wrażeniem, bo Hard to jest jeden z największych zawodników tej kategorii, jeden z najsilniejszych. I tutaj sobie Williams bardzo ładnie robił miejsce. Naprawdę potrafisz tak funkcjonować w takim myśleniu, że jest mi obojętne, czy się znajdę w tym topie 72,5 czy w 69. Wolałbym w 72,5, jest więcej zakapiorów, więcej jest bardzo mocna ta kategoria wagowa i dlatego ja będę kontynuował marsz na razie 72 kilo, tak? Wiadomo, jakbym wszedł do 69, to by było łatwiej, ale mnie to na razie tak nie kusi za bardzo, chcę na razie tą cięższą drogą. Ale uważasz, że na przykład jeśli chodzi o organizm, to nie będzie żadnych problemów, żeby te 3 kilogramy zejść w dół? Żadnych. Jacek Ferman, rozmawialiśmy, jak zrobiłem pierwszy raz. Daj mi do niego numer. ja boksuję 72,5 kilo w kategorii średniej. Ja do Andrade jadłem 5000 kalorii dziennie. Z Jacobsem to samo. Ale to mnie upychają tym żarciem, żebym po prostu ważył w miarę tę sensowną. Ja też na ciężko się trenuję, te kalorii się gubi. Natomiast tam jest 69 kilo, to jest żaden problem. I Jacek Feldman śmiał się kiedyś, że jeżeli mi tak łatwo spada waga, tak łatwo tą wagę robi, że szczerze mówiąc, no, on powiedział, że byśmy byli w stanie zrobić nawet do 66,6 kg, no tylko ewentualnie jakby to wyglądał. Wygląda wołuje w tej kategorii. Dysproporcje są większe. Ale wiesz, byłoby też ciekawe właśnie, jakby zareagował przy tych różnych federacjach, które nakazują to ważenie następnego dnia. No, to jest najgorsze. No, to wiesz, mogłoby troszeczkę za szybko iść do góry. Ta, 69 kilo jeszcze by nie było z tym, 66, no tak już mówię, on powiedział, że ty stary, tak łatwo tą wagę robisz, że 66 kilo może zrobić. Mówię, o człowieku, nie, dziękuję. Ale 69 kilo nie jest dla mnie problem, to w tym momencie, jak waży to 80. Uważam, że ogólnie każdy pięściarz zawodowy 10 kilo robienia wagi, to jak ktoś robi mniej i ma rodzinę, no to jest żaden pięściarz, tak? Uważam, że trzeba robić, to jest coś, co się robi, to każdy robi. To dycha to jest takie uważam minimum. Dobrze, tak? Słuchajcie, skończmy wątkami polskimi. Michał Olaś, widzę, że tutaj ma ochotę kontynuować karierę za oceanem. Pojechał do Andrzeja Fonfary. Nawet wczoraj chyba wrzucił jakieś zdjęcie z 8 rund sparingu. Widziałem, że tam Shondell Winter z nim sparował akurat w Rzymie, w Chicago. Także zawodnik znany z polskich ringów. No tu już Michał miał plan zdecydowanie wcześniej. Kontaktował się z Andrzejem Fonfarą. To jest tylko... Andrzej tam będzie coachem? Myślę, że Andrzej raczej bawi się w menadżerkę tego wszystkiego. Być może coachem będzie sam Kolona. Natomiast Michał mówi, że chciałby kontynuować współpracę z Andrzejem Liczykiem, chociaż nie wiem, jakby miało to technicznie wyglądać, bo Andrzej raczej się na stałe, szczególnie na takie walki, nie przeniesie.
jedno jest pewne, że tam będzie ciężko o ten model prowadzenia kariery, jaki miał w Polsce, bo tych rywali stopniowo trzeba będzie podwyższać poprzeczkę. To powiedz nam na koniec, bo ty jesteś szefem Departamentu Medialnego Szpilka Team. Kiedy powrót? Kiedy powrót? A, czy są jakieś już konkrety? Nie rozmawiam o tym akurat z Arturem. Artur siedzi na razie w Hiszpanii, czeka, aż dojadą koledzy, i więc zamierza tam siedzieć długo, być może, nie wiem, do walki. Na razie łapie formę, jest dobrze. Jest dobrze. To jest dobrze. Ja wam bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję za wizytę u nas. Maciej Sulęcki, Maciej Miszkin, Janusz Pindera, Kamil Wolniński. Oczywiście zawsze jesteście mile widziani i was serdecznie zapraszam, ale może inaczej, kto inny was będzie zapraszał w kolejnych tygodniach, bo będzie tutaj zmiana, proszę państwa, prowadzącego. Dzisiaj nie będziemy zdradzać szczegółów, także... Ale się... powiedz, że krótka zmiana. No nie wiadomo, czy krótko, jak się sprawdzi, to już, bracie, no to sport nie znosi próżni. Ktoś się sprawdzi, to zostaje na stałe. No, trzeba przekazać pałeczkę albo rękawice. Bardzo dziękuję za dziś. Oglądajcie magazyn W ringu w Etoto TV. Do zobaczenia, do usłyszenia.